Ja w więzieniu znalazłem się, ponieważ w 1988 roku odmówiłem służby wojskowej. Odmówiłem jej ze względu na swoje przekonania. To nie było tak, że nie chciałem iść do wojska. Zawsze mi się marzyło o wojsko i zawsze chciałem być żołnierzem i służyć krajowi. Ale niestety, ze względu na to, że wojsko było wykorzystywane w tych czasach do walki z moimi przyjaciółmi, rodziną, nie byłem w stanie pójść do wojska, służyć systemowi w momencie, kiedy z nim walczyłem. Czyli uznałem, wstąpiłem do Federacji, nie, może nie tyle wstąpiłem, bo nigdzie się nie wstępowało, czy do Federacji Młodzieży Walczącej, czy do Ruchu Wolności i Pokój się człowiek nie wstępował, po prostu działał i robił swoje. Nie było deklaracji, nie było niczegokolwiek, czy wpłacenia składek jakichś tam na VIP, czy na FMW. Złożyłem deklarację, że nie pójdę do wojska, że odmówię składania przysięgi, bo przysięga też się zawierała słowo, że mam służyć zaprzyjaźnionemu krajowi, to odmówiłem tego. Byłem pierwszy raz na komisji wojskowej, na WKU i pytają się mnie, w zbadaniu mnie pytają się, gdzie chciałbym iść do wojska. Powiedziałem, że do partyzantki. I ten mówi do mnie, ale nie ma partyzantki. Ja mówię, to ja poczekam. Ja mówię, mam czas, jestem młody, mogę poczekać. No to tak się skończyło, że za 3 dni dostałem wezwanie już do komendy, uzupełnień w sprawie mojej partyzantki. I pytali się, czy dalej potrzymuję, że chcę iść do partyzantki. Powiedziałem, że jak najbardziej tak, a jeżeli nie ma takiej opcji, to dalej będę czekał. No to powiedziano mi, że takiej opcji nie ma. Zapoznano mnie, że jeżeli odmawiam służby wojskowej, to grozi mi tam wyrok, powiedzmy, od 2 lat tam do 4 czy 5. I jaką decyzję podejmuję? Powiedziałem, że podtrzymuję to na piśmie, napisałem na pismo, że odmawiam służby wojskowej i pójście do OC. Po jakimś czasie przeprowadzono ze mną kolejne badania. W tym samym czasie ja już od kilku lat leczyłem się na serce i na kręgosłup miałem dość duże problemy z sercem. Jako mało lat zachorowałem na szkarlatynę, później miałem już tam kłopoty z sercem i chodziłem do kardiologa, non stop się leczyłem. Ale wojsko uznało, że jestem zdrowy jak byk, mogę iść do wojska. W pewnym dniu dostałem wezwanie na ostatnią komisję lekarską. Przyszedłem na komisję lekarską odebrać wyniki. Okazało się, zamiast wyników to już czekali panowie z kajdankami, złożyli mi kajdanki, zawieźli mnie do aresztu śledczego w Szczecinie. Tu jeszcze po 3 czy 4 dniach miałem prowadzoną rozmowę z prokuratorem, który starał się na mnie namówić, żebym zrezygnował z tego wszystkiego i w tym samym dniu wychodzę. Pokazał mi kolegę, który właśnie podpisał, że rezygnuje z tego wszystkiego, że on chce wyjść na wolność i pójdzie do obrony cywilnej. Dano nam takie 5-minutowe spotkanie w celi. Powiedziałem, że ja zostaję przy swoim. Tutaj odprowadzono mnie do celi. Po tym wszystkim miałem sprawę w sądzie wojskowym, taką bardzo huczną, bo powiem szczerze, teraz chyba tak bezbrodniarzy nie prowadzą, jak mnie prowadzono. Mówię, zresztą takie czasy były, mówię, nas traktowano trochę gorzej, tak jak Marka Adamkiewicza czy kogokolwiek innego, traktowano nas jak najgorszych przestępców. Jak mnie prowadzono na sprawę rozpraw, to przez taki szpaler uzbrojonych żołnierzy w karabiny prowadziło mnie 3 wojskowych, skutego kajdankami. Wszyscy byli pod ostrą bronią. Przewieziono mnie w kolumnie w ogóle samochodów, gazików z więzienia. Salę dano dość dużą. Na samej rozprawie też spytano się, czy dalej podtrzymuję swoje zeznania, że chcę odmówić. Powiedziałem, że jak najbardziej. Adwokata miałem z urzędu, bo opozycja załatwiała mi adwokata, ale 2 odmówiło. Jak dowiedział się, o jaką sprawę chodzi, 2 odmówiło. Jeden nie był uprawnień do prowadzenia spraw wojskowych, drugi miał dojechać chyba z Gdańska, nie dojechał. Czyli dostałem adwokata z urzędu. Adwokat oczywiście wstał, powiedział, że jak najbardziej jestem winny, że trzeba mnie ukarać, ale ze względu na młody wiek, to żeby to nie był tak wysoki wyrok, nie? Spojrzałem na adwokata, mówię, no to fajnie, nie wiem, kto mnie skazuje teraz, sędzia czy adwokat ogólnie. No bo dostałem wyrok 2 lata i 3 miesiące, adwokat podszedł do mnie, chciał mi podać rękę i mówi, no to co, zakładam apelację. Spojrzałem na niego, odwróciłem się, poszedłem, mówię, o czym mam w ogóle rozmawiać. W tym samym czasie dano mi spotkanie z moją mamą i chyba z siostrą na dole, to byłem zamknięty w takiej klatce. Też pamiętam, taka była klatka jak dla niebezpiecznych. Siedziałem w tej klatce, a za klatką była moja mama z siostrą. Mieliśmy takie półgodzinne widzenie, przed tym już po wyroku, że mi odwieźli.